Najstarszy kompleks teherańskich pałaców Golestan mieści najwyborniejsze przykłady kadżarskiej architektury i sztuki. Lustrzane mozaiki, witraże i stiuki nadają temu miejscu przepych, wiele mówiący o jego właścicielach. Ajwan Taht an Marmar wybudowany został w czasach Karima Hana Zanda. Nazwę swą zawdzięcza marmurowemu tronowi. Od kiedy powstał w 1806 roku, był miejscem koronacji kadżarów i rezy szacha. Na nim zasiadali też szachowie w trakcie defilat i noworocznych audiencji. Wykonano go Isfahanie z 65 kawałków najlepszego marmuru pochodzącego z okolic Jazdu. Inspirowany jest podobno latającym dywanem proroka Sulejmana. Dźwigają go 3 demony i 6 aniołów o ludzkich twarzach. Rezydencja przedostatniej dynastii rządzącej Iranem powstała w pierwszej połowie XIX wieku na terenie cytadeli istniejącej tu od połowy wieku XVI. Największy wpływ na jej dzisiejszy wygląd miał Nasser al-Din Shah. Był on pierwszym irańskim szachem, który odwiedził Europę i to aż 3-krotnie. Za jego panowania wiele tutejszych budynków przestało istnieć lub zmieniło wygląd. Ich architektura często zdradzała fascynację szacha odwiedzanymi krajami. Halvat Karim Khani z epoki Hana Karima Zanda zdobiony jest żółto-niebiesko-czarną mozaiką. Arkady kryją mniejszy tron z marmuru. To było ulubione miejsce Nasser ad-Din Shaha. Spędzał w nim dużo czasu, relaksując się przy fajce wodnej, często zasypiając w ekstazie spowodowanej słuchaniem gry na santurze. Przestronna i fantastycznie zdobiona lustrzaną mozaiką oraz stiukami klatka schodowa wiedzie na pierwsze piętro. Sala powitań urządzona była tak, aby robiła na gościa kolosalne wrażenie. Jej przestronne, wyłożone potężnymi dywanami i zdobione fantastyczną lustrzaną mozaiką była miejscem, w którym koronowało się 5 kadżarów i Mahamad Reza Pahlavi. Talar Ay, w której urządzono uczty, zdobi ręcznie tkany dywan stanowiący dla Nasser al-Din Shaha od otomańskiego sułtana Abdullah Hamida II. Na jej zapleczu w Talar Zarow wystawiono porcelanowe zastawy, stołowe wśród nich cesarskie prezenty od Napoleona, Mikołaja I i królowej Wiktorii. Decoration. And this window and the mirror.
and the glass. You can see when you are inside, you can see outside, but when you are outside, you can't see inside the buildings. Także generalnie to wszystko, nawet te kolumny, mają charakter dekoracyjny, tak? One nie mają żadnego konstrukcyjnego znaczenia, tak? Po prostu upiększają. I jest tak tutaj, te lustra, te szyby są tak zrobione, że my widzimy na zewnątrz, natomiast z drugiej strony nie widać, tak? I teraz sobie zobaczcie ten system, że tak powiem, klimatyzacyjny. Tutaj zobaczcie pięknie rzeźbione takie elementy dekoracyjne. To są, że tak powiem, te wentylatory, tak? Którymi powietrze wpadało do pomieszczeń. Tutaj zobaczcie sobie, tutaj wiecie, są Wizyta w Muzeum Archeologicznym może rozpocząć lub zakończyć przygodę z Iranem, ale na pewno będzie niezapomnianym przeżyciem. To obowiązkowy punkt na mapie miasta. Budynek, który ukończono w 1937 roku, ma powierzchnię 2704 metrów kwadratowych. Wśród bogatej kolekcji eksponatów znajdują się wyroby gliniane, snycerskie, cenne kamienne posągi, metalowe narzędzia oraz pomniki nagrobne. Dzięki zachowanym pamiątkom z czasów Cyrusa, Dariusa i Xerxesa przed oczami staje Imperium Achemenidów, które powstało 2,5 tysiąca lat temu, po upadku Elamu i Medii. W muzeum znajdziecie figury wojowników z Persji i Medii, mityczne zwierzęta reprezentowane przez lwy i byki oraz obrazki przedstawiające podbity lud składając władcom. Wszystkie eksponaty pochodzą z Persepolis. Można tu również podziwiać starożytne księgi prawnicze i ważne dokumenty napisane pismem klinowym. Zachowało się również sporo pamiątek z czasów królestwa Partów i dynastii Sasanidów. Pamiątki po Imperium Achemenidów to prawdziwa gratka dla miłośników kultury perskiej. Zwłaszcza rzeźba przedstawiająca Dariusa składającego tradycyjny pokłon. Wśród eksponatów znajdują się również gliniane pieczęcie, schody z Apadany, pomnik księcia Partusa oraz kopia kodeksu Hammurabiego. Oryginalna płyta nagrobna znajduje się w paryskim Luwrze. Złote i srebrne monety z czasów dynastii Puigi i Kazwin są niezwykle okazałe. Dawniej płyty z pismem klinowym służyły za książki. W Muzeum Narodowym znajdują się jednak ich papierowe wersje, dzięki którym możemy nauczyć się je odczytywać. Kolekcja zawiera wszystkie publikacje na temat perskiej archeologii, historii, literatury i architektury, jakie kiedykolwiek wydano. Wiele z nich napisano po angielsku lub francusku i dołączono tłumaczenia.
Muzeum Szkła i Ceramiki usytuowane w Pałacu Kadżarów ma do zaoferowania wiele atrakcji. Budynek był siedzibą premiera, mieścił się w nim również egipski konsulat. XIX-wieczna budowla to mieszanka wpływów wschodnich i zachodnich. Na szczycie bogato zdobionych drewnianych schodów znajduje się hol oraz sufit ze stiuku. Pokaźna kolekcja szkła i ceramiki pokazuje zmieniające się trendy na przestrzeni 3 mileniów. Moment zwrotny nastąpił w 1979 roku. Muzułmanie pod wodzą Ajatollaha Chomeiniego zajęli ambasadę amerykańską, obalili szacha, nakazali noszenie czadorów, przywrócili segregację płci i zatrzymali wszelkie procesy modernizacji kraju. Władze przejęli szyici, a islam ustanowiono obowiązującą religią. Dzisiejszy Teheran to ponad 7-milionowy moloch, przeludniony, stojący w korkach i spowity smogiem. Napisano, że 6. najwyższa na świecie, tak? Inna wieża, inna epoka. Ostatni monarcha Iranu, szach Reza Pahlavi, kazał wybudować ją w 1971 roku dla upamiętnienia
2,5 tysiąclecia powstania Imperium Perskiego. Nastawiony prozachodnio szach zainicjował głębokie reformy społeczne i gospodarcze. Historia nie dała mu szansy na ich dokończenie. W 1979 roku został odsunięty od władzy w rezultacie rewolucji islamskiej. Zmarł na emigracji w Egipcie. Góry Zagros ciągną się od południa na północ, otaczając od zachodu wyżynę irańską. Długość pasma górskiego wynosi około 1600 km, natomiast szerokość od 200 do 300 km. Najwyższy szczyt Zarat Kuh to 4548 metrów nad poziomem morza. Góry te obejmują kilkanaście grzbietów górskich, rozdzielonymi podłużnymi obniżeniami pochodzenia tektonicznego i krasowego. Góry są z płaskimi wierzchołkami ze stromo opadającymi stokami. Góry te ukształtowane zostały o genezie alpejskiej. Występują tu częste trzęsienia ziemi oraz rozwinięte zjawiska krasowe. W kotlinach można spotkać słone bagna i jeziora. Do wysokości 2,5 tysiąca metrów nad poziom morza występują lasy liściaste, dęby, wiązy i jesiony, a także zarośla krzewiaste. Powyżej rosną tylko drzewa karłowate oraz znajdują się łąki wysokogórskie. Na wysokości 4000 metrów nad poziomem morza występują wieczne śniegi i niewielkie płaty lodowe. U podnóża gór bogate złoża ropy naftowej. Wspaniale kwitnąca cesarska korona nazywana jest też szachownicą cesarską. Ten gatunek nie bez przyczyny nosi swojską nazwę cesarską, gdyż posiada największe i najpiękniejsze kwiaty ze wszystkich pozostałych szachownic. Należy podobnie jak tulipany i lilie do rodziny liliowatych, a jej ojczyzną są tereny południowej Azji. Zakwita wczesną wiosną wielkimi, dzwonkowymi kielichami zebranymi po kilka na szczycie wysokiej na około 1 metr sztywnej brązowej lub zielonej łodydze. Od dołu pęd kwiatowy gęsto pokrywają liście, a od połowy wysokości jest nagi, gładki i okryty lśniącą skórką. Kielichy kwiatów skierowane są do dołu, a ponad nimi znajduje się niewielki pióropusz najczęściej zielonych liści. Choć bywają odmiany posiadane liście o prostym, pstrym ubarwieniu. Kwiaty cesarskiej korony są bardzo spektakularne, co prawdopodobnie wpłynęło na wyhodowanie sporej ilości kolorowych odmian. Spotkać w sprzedaży możemy roślin o czerwonych, pomarańczowych lub żółtych kwiatach. Z pomiędzy płatków wychylają się dość długie, kremowe pręciki i słupek, które najmocniej kontrastują z kwiatami w intensywnym kolorze czerwonym.
Thank you.